Nie wiem, łącznie byłem tam ze 2 albo 3 razy. Nowa miejscówka to zachwyca, a za wszelką cenę staramy się nie widzieć jej minusów. Miotało się dobrze, chociaż miałem wrażenie, że truty to tam są wszędzie. Albo drzewa. Jak nie to, to latasz komuś nad chałupą i za chwilę będą się mieszkańcy plujesz, że im nad głową latamy. Dla mnie miejscówka raczej do polatania 2 razy do roku niż co tydzień. Rozmawiałem też z Lesiem. Ostatnio latał tu na trajce i mówił mi, że spodziewał się mniej miejsc do awaryjnego lądowania, a więcej lasów albo zabudowań. Niestety podprzeczne bruzdy, które mocno utrudniły mu start, nie napawają optymizmem, jeżeli chodzi o trajki. Nam startującym na nogach nie przeszkadzają one aż tak bardzo, dlatego nie zwróciliśmy na nie za pierwszym razem uwagi. Co innego natomiast zwróciło moją uwagę. Nie lataliśmy tam za pierwszym razem, to chyba tygodnia nie padało, było bardzo sucho. Ostatnio natomiast w nocy lekko popadało, a my byliśmy zaraz z rana. Błota nie było, ale miałem wrażenie przy starcie, że nogi zapadają mi się w grunt. Ciężko, że się strasznie biegało. W ulewie to byłaby jakaś katastrofa. Swoją drogą, widzieliście filmik z poprzedniego razu? Jeżeli nie, to sprawdźcie koniecznie tutaj. Wcześniej jakoś nie było czasu, by o tym pomyśleć, gdyż wiał wschód-zachód. Na tych kierunkach jest stosunkowo dużo miejsca do startu, przynajmniej jak dla mnie. Co innego, gdyby przyszło nam startować przy innym wietrze, wtedy mamy jakieś 130 metrów i zagajnik brzozowy, a z drugiej strony wysokie drzewa. Lekki wiatr i spodziewam się naprawdę niezłych rotorów. Największy plus? Definitywnie lądowisko ręczaje polskie.
Krzysiu, jak tam nowa miejscówka? No, a sam wywiadu nie jestem, więc ten wywiad nie będzie jakiś spektakularny. Mi się podoba, po pierwsze dlatego, że ja tu załatwiłem moje pierwsze pole. Ale tak mówiąc stricte merytorycznie, poza tym, że jest gęsto od lasów i sporo termika już o tej godzinie, to uważam, że jest super. Wilanów się nie umywa. Nie no, żartuję. Trochę inny charakter. Ale fajne widoczki. Mnóstwo stawów przydomowych. Mnóstwo drutów wzdłuż pól. Fajne lotnisko. Prawie żeśmy na nim wylądowali. Co tutaj jest? No i tłuszcz. Wolałbym coś słodszego, ale okej. Niech będzie tłuszcz. 20 minut do lotu, 40 powrotu. Ja uważam, że jest super.